chciałem przedstawić model skutera Kymco Agility EV. EV oznacza elektryczny. Kymco Agility jest to stosunkowo dobrze znany pojazd i tu widzimy, że sylwetka tego pojazdu nie zmieniła się wiele, zarówno jeżeli chodzi o przód pojazdu, jak i o tył. Tutaj takie praktyczne rozwiązanie, dość duży bagażnik, oddzielne siedzenie dla kierowcy, oddzielne dla pasażera. To siedzenie pasażerskie można postawić do góry i tutaj mamy do wykorzystania całą dużą powierzchnię bagażnika. Model Agility EV różni się od modelu spalinowego przede wszystkim tym, że ma napęd elektryczny. Tutaj w tylnej piaście mamy zamontowany silnik o mocy 2000 W. Jest to dosyć duża moc jak na skuter, który jest w klasie motoroweru. Generuje ten silnik moment 70 Nm, więc moment obrotowy jest też bardzo potężny. Pojazdy elektryczne charakteryzują się tym, że momenty obrotowe osiągane przez ich silniki są bardzo duże. Zapewnia to bardzo dobry start, bardzo dobre przyspieszenie, nieporównywalne z pojazdami spalinowymi. Ten model Kymco posiada wiele różnych ciekawych rozwiązań. Między innymi wyposażony jest w system NUDU, który pozwala na spersonalizowanie deski rozdzielczej. Deska rozdzielcza, wyświetlacz prędkościomierza jest ciekłokrystaliczny. My możemy tutaj sobie spersonalizować wygląd tej okrągłej części deski rozdzielczej. Tu akurat mamy prędkościomierz analogowy w tej chwili, który w środku ma wskaźnik cyfrowy. Możemy zaprogramować sobie jakieś indywidualne zdjęcia, obrazki, możemy zaprogramować zegarek, możemy zaprogramować prędkościomierz. Ten system NUDU w rozbudowanej wersji wyposażony jest również w taką funkcję radaru, która pozwala na zlokalizowanie innych pojazdów wyposażonych w ten system, które znajdują się niedaleko nas. Drugą ciekawostką, którą ma na wyposażeniu skuter Kymco Agility, jest opcja wstecznego biegu. Możemy tutaj, przytrzymując guzik, przycisk na kierownicy, spowodować to, że skuter jedzie do tyłu. Po odkręceniu gazu mamy wsteczny napęd. Ułatwia to wycofywanie się z różnych ciasnych alejek, wyjeżdżanie z parkingu. Mamy możliwość tutaj wykorzystania tego napędu elektrycznego. Poza tym sterowanie, kierowanie skuterem, obsługa hamulców, obsługa gazu jest taka sama jak w wersji spalinowej. Skuter jest stosunkowo nowoczesny, a przy tym wygląd ma taki klasyczny, można powiedzieć. Tak jak widzimy, skuter wyposażony jest w dwa akumulatory. Akumulatory są wyjmowane. Są to akumulatory Yonex, które można ładować w specjalnej szafie do ładowania akumulatorów, w specjalnej ładowarce. Ta ładowarka pozwala na spersonalizowanie naszego akumulatora i pozostawienie go w szafie do ładowania. Nikt inny tego akumulatora nie będzie mógł pobrać. Zostawiając jeden akumulator do ładowania, możemy kontynuować jazdę na drugim akumulatorze. Zasięg skutera z dwoma takimi akumulatorami to ponad 100 km.